Nie wiem, na ile słuchaliście uważnie tych czytań. Pierwsze czytanie było z księgi proroka Daniela, z trzeciego rozdziału. To jest bardzo taki ważny rozdział, ponieważ tam jest opisana sytuacja trzech młodzieńców, którzy się znaleźli na wygnaniu w Babilonii. I król babiloński dał taki dekret, że każdy z poddanych musi się pokłonić złotemu posągowi. Jego posągowi. On miał być Bogiem i teraz domagał się, żeby wszyscy jemu się kłaniali. I teraz to było publicznie, że zostawali ludzie przyprowadzani i musieli albo się kłaniać, albo palić kadzidło. W każdym razie dać taki wyraźny znak, że uznają właśnie tą religię. Uznają tego króla o wdzięcznej nazwie Nabuchodonozor, że uznają go za swojego pana. A kto tego nie zrobił, to była kara śmierci za opór. I znalazło się trzech młodzieńców, Izraelitów, którzy zostali przesiedleni, Szadrak, Meszak i Abednego. I oni powiedzieli, nie będziemy się kłaniać żadnemu Bogowi. Jest jeden tylko Bóg. Jest Bóg Jahwe, Bóg na niebie, Bóg, którego czcimy. Wszystko inne to są tylko bóstwa, to jest ułuda i nie wolno nam się kłaniać. I ten król mówi, to w takim razie kara śmierci. I on mówi, przyjmiemy tę karę. Dla nas jest życie jest mniej ważne, aniżeli nasza religia, aniż nasze relacje z Panem Bogiem. Że warto zaryzykować i stracić nawet to życie ziemskie, żeby nie zaryzykować, nie utracić życia z Panem Bogiem. No i teraz jaka jest kara? Kara jest taka, że w takich dołach, wiecie, po wydobywaniu wapna, do takich dołów wrzucano gałęzie, słomę i takie różne materiały łatwopalne. Rozpalano ten ogień, to był tak zwany piec i potem jak już się to wszystko paliło, to zrzucano do tego dołu tych delikwentów, którzy zasłużyli na karę śmierci. I taka kara miała tych trzech młodzieńców dotknąć. I oni zostali wrzuceni do tego ognia. Ten piec został 7 razy więcej rozpalony niż trzeba było nawet. I po jakimś czasie, kiedy się to już przepaliło, to ten król mówi, no chodźmy zobaczyć, co się z tymi gagatkami stało. No i podchodzą do brzegu tego dołu, patrzą w dół, a tam ten ogień jeszcze się pali, bo to jeszcze się nie dogasło, ale oni chodzą jak po parku, po alejkach. Z nimi jest nie trzech, a czterech młodzieńców. I te płomienie są odgarniane od nich, że oni się nie palą. Oni tam żyją pośród tych płomieni. I ten król jest dotknięty. To znaczy, że wszystko to, co zaplanował, jest nieprawdą. Że on sam musiał na własne oczy zobaczyć, że on tyle, co może zafundować innym, to śmierć. Jak się nie pokłonił. A teraz jest ktoś mocniejszy, który ich z tej śmierci potrafi wybawić. I to jest ten Bóg, który jest Bogiem prawdziwym. Nie on jest Bogiem, tylko ten Bóg Jahwe, ten Bóg trzech młodzieńców. Dobrze. I to jest to pierwsze czytanie. Tam ten Azariasz, jeden z nich jest pokazany jak ten, który się modli. Pośrodku tego pieca, pośrodku tego trapień, pośrodku tego odrzucenia, pośrodku śmierci, że on potrafi się modlić do Pana Boga. I to ma też przełożenie teraz na Ewangelię. Dlaczego? Dlatego, że tymi trzema młodzieńcami to jesteśmy my. Możemy być my.
o ile chcemy w ogóle w to wejść. Nie, bo jest Pan Bóg, który nam mówi pewną rzeczywistość i świat, który nam mówi co innego. Ten król Nabuchodonozor to jest świat. I teraz świat nam mówi co? Że jak teraz ktoś nie chce się Tobie pokłonić, jak ktoś jest Twoim wrogiem, jak ktoś Cię upokarza, jak ktoś Cię męczy, jak ktoś Cię niszczy, to go zabij. To go poślij do diabła. To go odetnij się od niego. Nie? Że zniszcz go. Niech dla siebie nie istnieje. Nie rozmawiaj z nim, gadaj o nim źle, żyć mu źle, przeklinaj go. Tak mówi świat. A Chrystus mówi zupełnie coś innego. Chrystus mówi o przebaczeniu. I teraz wam się wydaje, że to, co mówi Chrystus, jest po prostu głupie. To jak ja sobie pozwolę na coś takiego, no to zginę. Jak teraz nie będę walczył o swoje, jak teraz nie pokażę innym, gdzie raki zimują, że mnie nie wolno dotknąć, mnie nie wolno obmówić, na mnie się nie wolno krzywo popatrzeć, no to wtedy wszyscy będą to robić. No to już będę popychadło, to będę właśnie ta przysłowiowa pierdoła. I wszyscy mi na głowę wejdą. Nie ma życia. A ja chcę żyć. To lepiej się pokłonić temu światu. Pójść za tym światem, który mówi nie. Walcz o swoje. Oko za oko, ząb za ząb. Przynajmniej tyle. O, żeby przynajmniej tyle było. Jeszcze mu dokopię. Jak mi on coś zrobi, to jeszcze mu dołożę to samo. Plus jeszcze na dokładkę, nie? Jak ktoś mi tyle go obrobił, to ja powiem jak było, czyli ja mu obrobię. Plus jeszcze dołożę od siebie, nie? Żeby gościu na drugi wiedział, że ze mną się nie zaczyna. I tego typu rzeczy, że to jest ta odpowiedź tego świata. A Chrystus mówi też coś takiego, że jeśli się oprzesz o Niego, to zwyciężysz. Ten obraz tych trzech młodzieńców to było najczęściej taki fresk. Wiecie, co to jest fresk? To jest takie malowanie na ścianie. To były najczęstsze freski, jakie były malowane w katakumbach. Czyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak chrześcijanie byli prześladowani, uciekali do katakumb, to były takie grobowce, takie tam chowano zmarłych, były grzebane takie korytarze całe, bo to był taki miękki tuf i tam były wygrzebywane korytarze całe i jak gdyby te miejsca spoczynku. Tam chrześcijan chowano i tam się też chowali przed prześladowaniami. I tam były, łącznie z tym, że były takie większe pomieszczenia jak kaplica. I tam najczęstszym motywem, który był na tych ścianach malowanym, to był właśnie trzech młodzieńców plus ten czwarty w piecu ognistym. Bo chrześcijanie widzieli, że ich życie to jest takim piecem ognistym, że oni byli ciągle prześladowani. Nawet po wyjściu z tej Eucharystii, z tego miejsca, gdzie się przyszli modlić, że byli chwytani i zabijani. To tak, jak gdybyśmy wiedzieli, że my teraz skończymy tą mszę świętą, wyjdziemy na podwórko, już nawet nie musimy na ulicę wyjść i tam już są żołnierze, złapią nas, wtrącą do więzienia i za to, żeśmy nielegalnie odprawiali mszę świętą, to nas zabiją. No ciekawe, czy byśmy tutaj siedzieli wszyscy. Czy by nam trochę... Wolę nie chcę, nie? Z taką perspektywą wyjść. Wolę zjeść obiad i wyjść, aniżeli za to bez obiadu głowę stracić, nie? Dobrze, ale tak jest, nie? Że kogo oni widzieli? Wiecie, że kto jest tym czwartym, który daje życie, który odgania te płomienie? To jest Chrystus, to jest ten młodzieniec. Że chrześcijanie wierzyli w to mocno, że nie są sami. Nawet w tym ogniu utrapienia, nawet wśród tych prześladowań, tego wszystkiego, co jest, to z nimi jest Chrystus, który im daje życie i to życie wieczne. Że mogą stracić to życie teraźniejsze. Mogą. I stracą, wcześniej czy później. Jak im głowy nie utną, no to ich rak skosi, nie? Choćby nie wiem, kto, jaki bogaty był, te obojętnie, co mu tam na kartę zgonu wpiszą, to ostatecznie będzie to karta zgonu, nie? A nie karta narodzin. Bo to już mamy za sobą. Nie? Wiecie, że to wszystko... I teraz oni opierali się o Chrystusa. Że Chrystus daje im to życie. Że oni mogą żyć nawet pośrodku prześladowań.
I teraz my żyjemy też w tych prześladowaniach, w tym ogniu, nie? W tych różnych wydarzeniach, które przychodzą takich trudnych. No właśnie, że wydaje się, że stracimy życie, że ktoś nas obgadał, że ktoś naprawdę przeciw nam się powstał, że się zbuntował, że nam życie zniszczył. Ile takich ludzi mamy? I może mamy już, może litanie do wszystkich świętych, ale do wszystkich winnych, nie? Moglibyśmy teraz zrobić taką litanię, nie? Mama winna, nie modlę się za nią. Nie módl się za nami, nie? Tata winny, nie modlę się za niego. I tak dalej, i tak dalej. Długa litania, którą mamy, nie? To są ci winni, którzy wydaje, że to jest cały ten piec, który nas zrobili, że nasze życie jest teraz przegrane, nasze życie jest potworne. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo są wszyscy ci winni, którzy nam to wszystko zrobili. A Chrystus dziś mówi rzecz zupełnie inną. To problemem to nie jest to, że inni ci zrobili. Problem jest w tobie. Że tak naprawdę, jak zobaczysz, to ile Bóg ci przebaczył, ile ty narobiłeś świństw. I ja, i ty. Że to, co nam Bóg przebaczył już teraz, to jest to, co było w Ewangelii. To jest, wiecie, ile? 340 ton złota. Tyle. Nie wiem, czy Polska ma tyle rezerw. Wątpię. 340 ton złota. Kiedyś byłem w takiej kopalni złota w Złotym Stoku, może ktoś był, no, to jest tam Śląsko-Polski, i tam przez 1000 lat wydobyli tonę złota. Przez 1000 lat kopalnie królewskie. Rozumiecie? 1000 kilo. Jedną tonę. A tam jest 340 ton. No jak kogoś na to stać, to wszystkiego najlepszego. To nie siedzielibyśmy tutaj, nie? Teraz Chrystus mówi, tyle wam zostało przebaczone. I teraz chodzisz, to przyjmujesz to przebaczenie, bo jeśli przyjmujesz, to jesteś gotowy również przebaczyć drugiemu. To przyjmujesz słowo Chrystusa, Chrystus idzie z tobą i twoje życie funkcjonuje. Ale jeśli nie, to jest to, że jeśli odrzucimy Chrystusa, to zostajemy w tym piekle sami. Jak przyjmiemy Słowo Boże, to co, tą wizję Chrystusa, że Chrystus mówi się do nas konkretnie, przebacz, masz konkretne może gęby przed sobą. Kto ci zawinił? Pomóż się za niego. Przebacz. Odpowiedz dobrem na zło. Chrystus mówi, przebaczajcie. Módlcie się za waszych nieprzyjaciół. Prawda? Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Odpowiadajcie dobrem na zło. To wtedy, wiecie, jak przyjmujemy Chrystusa, przyjmujemy Jego Słowo, to jesteśmy w tym całym piekle, bo życie nasze jest piekłem, jest płomieniami. Ale sam idzie Chrystus, opieramy się Jego Słowo i nagle możemy żyć. Te płomienie, są różne płomienie, prawda? Że są ci ludzie, którzy mi krzywdę zrobili, można dalej mi robią, ale ja nie muszę umierać. Jest Chrystus, który bierze to na siebie. Jest Chrystus, który te płomienie oddala ode mnie. Mogę żyć. Mogę przez ten mój dół, przez to wszystko przejść. Ale jeśli nie przyjmie tego pierwszego słowa o tym przebaczeniu ze strony Chrystusa, że się go wyrzucę z tego mojego życia, mówię, nie, to przebaczenie, mi nic nie zostało przebaczone. Przebaczone mi zostało, bo te 340 ton to są wszystko moje grzechy. Ja nigdy tego nie zarobię, nigdy się nie spłacę, bo to jest ta cena, którą Bóg zapłacił za moje grzechy. Już nie w złocie, w krwi swojego Syna, w Jego ciele zniszczonym. To jest ta cena. I teraz możemy coś zrobić za to, żeby to odpokutujemy, zapłacimy Panu Bogu za to, wyrównamy te rachunki. Że co, że sobie odmówię czegoś do jedzenia, że cygara jednego w poście nie zapalę, czy cokolwiek. To co to zrównoważy? Jestem dłużnikiem do końca wieczności, nawet nie życia. Ale Bóg mi to daruje. I teraz jak przyjmuję to podarowanie, to znaczy też z konsekwencją tego, że skoro mi zostało przebaczone, to i chcę przebaczyć drugiemu. Jak przyjmuję to słowo, to Chrystus jest ze mną.
I mogę iść nawet przez piekło, ja przez nie przejdę, bo Chrystus mnie przeprowadzi. Ale jeśli tego Chrystusa wyrzucę, mówię ja sam. Ja sam. Te rachunki, to Panie Boże, oko przymruż, bo jak tego gnojka, ja mu wynagrodzę, a potem możemy pogadać. Nie, to mnie to zabije. Nie, ta nienawiść, która we mnie jest, mnie zabije. To jest ten płomień, który mnie sprawi. Tylko Pan Bóg mnie zaprasza dzisiaj do tego, żeby przebaczyć. Nie? Będziemy się modlić za chwilę w tej mszy świętej. Będziemy mówić Ojcze nasz, tuż przed Komunią Świętą. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Nie? O to prosimy, żeby tak Pan Bóg nam przebaczył. Jak my nie przebaczymy, Pan Bóg nie ma innego wyjścia, jak nam nie przebaczyć. Nie? Bo to jest przebaczenie warunkowe. Pan Bóg wszystko daje za darmo, ale przebaczenia pragnie, żebyśmy weszli w to przebaczenie. Jedyna prośba, którą Chrystus będzie tłumaczył po tych 7 prośbach, jak uczy uczniów modlitwy Ojcze Nasz, mówi i dlatego przebaczajcie, bo jeśli wy nie przebaczycie, nie przebaczy wam Ojciec Wasz Niebieski. Jeśli wy przebaczycie i Ojciec wam przebaczy. I to jest, wiecie, no, czego Pan Bóg dzisiaj od nas pragnie, oczekuje. Żebyśmy powiedzieli Mu, że chcę. Nawet nie wiem, czy zrobię, bo może się z tym wrogiem nie spotkam już. Może nie będę, może mi cegła na głowę spadnie, jak wyjdę z tego domu. I już po mnie. Nie zdążę się pojednać, nie zdążę kogoś przeprosić i przebaczenia. Oby tak było, ale może nie będę miał do tego nawet szans. Ale w sercu, jak mówię tak, chcę przebaczyć. Proszę Cię, Panie Boże, daj mi tą łaskę. Daj mi w sercu przebaczyć. Może na dzisiaj to wystarczy, nie? Że chcę, żeby Pan Bóg to dopełnił. Pan Bóg nigdy nie chce mnie zostawić tylko trochę i reszta nie. Święty Paweł powie, Pan Bóg jest sprawcą i chcenia, i działania. Skoro w naszym sercu jest jakieś chcenie, że chce, spokojnie, Pan Bóg doprowadzi to i do realizacji. Ale dzisiaj Pan Bóg tego ode mnie pragnie, żebym powiedział chcę. Amen. Że to jest to słowo, które mówimy Amen. Mówimy Ojcze Nasz, mówimy na końcu Amen. Nie, że niech się tak stanie, że chcę przebaczyć.